To jest dla nas najważniejszy miesiąc w tym półroczu. I chciałbym o tym wam powiedzieć, dlaczego tak dużą uwagę jakby kierujemy w stronę tego projektu i tego, co mamy dla was do zaoferowania. Mowa oczywiście o Neuroklubie i powiem wam, że ja bardzo lubię sprzedawać rzeczy, z których jestem bardzo zadowolony, bardzo dumny i wiem, że to po prostu da ludziom dużo. I Neuroklub jest właśnie takim czymś, co nie jest łatwe do określenia, czym to jest, bo jest to jednocześnie olbrzymia baza wiedzy, która przez ostatnie lata, bo to już lata, była tworzona, gdzie macie tam olbrzymią ilość treści. Kilkanaście od długich do krótkich szkoleń online'owych. Jakby ktoś chciał to usiąść i zrobić, to jest to kilka miesięcy. Macie tam kilkadziesiąt webinarów różnych. Od fizjoterapii, terapii manualnej, osteopatii, pracy psychosomatycznej, żywienia, psychoterapii. Naprawdę jest tego sporo. Co można by założyć, że to są rzeczy, które sobą nie są powiązane, ale oczywiście jak najbardziej łączą się w jeden spójny tak naprawdę taki konstrukt terapeutyczny, który też oferujemy u siebie. I to jest coś dla ludzi o najróżniejszym poziomie zaawansowania, bo jak jesteś początkujący studentem, znajdziesz olbrzymią ilość rzeczy, która ci się przyda. Jak jesteś już wprawionym terapeutą, na pewno znajdziesz rzeczy, które cię wyrzucą z strefy komfortu i zaczniesz znowu myśleć, czy oby rzeczywiście praca, którą robię teraz, jest holistyczna, bo jak się okazuje, jest tego troszeczkę więcej. Więc naprawdę dla każdego i cały ten projekt na przestrzeni kilku lat tworzyło prawdopodobnie kilkadziesiąt osób, które bym tam chciał teraz wymienić tak z palca, to byłoby mi trudno, bo rzeczywiście to były różne przedsięwzięcia od szkoleń online'owych, poprzez webinary, poprzez live, poprzez klubowe spotkania, z których część była nagrana. Jest tego sporo. I chciałbym do tego świata cię zaprosić i taka możliwość będzie i ona będzie w październiku i ona będzie od 2 do 24 października, więc naprawdę 3 tygodnie na rozkminę, a z racji tego, że ten materiał jest jeszcze we wrześniu, to masz jeszcze więcej czasu, żeby się zastanowić, chociaż ja myślę, że nie ma się na czym zastanawiać. Jakbyś chciał chociaż część z tych rzeczy zakupić, jakbyś chciał w ogóle dołączyć do praktycznie wszystkich naszych szkoleń, a tam masz w ogóle wszystko. Wszystko po prostu, nie będę mówił co, po prostu wszystko i chciałbyś dołączyć do wszystkich szkoleń, to wydałbyś na to prawdopodobnie kilkanaście tysięcy. Jakbyś chciał wziąć udział w spotkaniach stacjonarnych, to wydobyć znowu dobrych pewnie 1000 z hakiem, tak? Jakbyś chciał obejrzeć webinary, no to dodatkowo, a tu po prostu masz wszystko podane na tacy. Możesz tak naprawdę wybrać, czy chcesz dołączyć na 3 miesiące i później to rozszerzyć, czy chcesz dołączyć na 6 miesięcy i później to rozszerzyć, czy chcesz dołączyć na 12 i te opcje oczywiście najbardziej polecam, bo są dodatkowe bonusy za te 12 miesięcy. No jak ktoś podchodzi poważnie do tego i chciałby wziąć udział w spotkaniach, które mają są realizowane raz na kwartał, no to przez ten rok jest szansa, że weźmiesz może we wszystkich, jest taka jedna osoba, nie licząc mnie, która wzięła udział we wszystkich spotkaniach, więc jest to możliwe, a było ich do tej pory 12, teraz w październiku będziemy mieli 13, o tym za chwilkę, to oczywiście fajnie dołączyć na rok, bo po prostu będziesz miał możliwość zrobienia sporo materiałów z całej tej online'owej platformy i nie tylko. Więc 2, 24 października jest możliwość dołączenia do Neuroklubu. Idąc sobie w ogóle dalej, Neuroklub to 3 filary. To są inne 3 filary niż były kiedyś. To są nowe 3 filary, bo wszystko się zmienia, ludzie zmieniają się i Neuroklub też się zmienia wraz z tymi ludźmi. I to są 3 filary, które będziemy odsłaniali co tydzień. Sprzedaż trwa 3 tygodnie, więc my zamierzamy się przy tej sprzedaży świetnie w ogóle bawić, bo zamierzamy mieć w ogóle flow, przepływ, zabawy i chcemy was troszeczkę zaintrygować i troszeczkę pociągać w różne miejsca i będziemy te 3 filary odsłaniali. 1 tygodnia, 2, 3, więc co poniedziałek, 7, 14, 21, zawsze jak się ładnie składa, mam piękne cyfry, 7, 14, 21 będą wjeżdżały materiały na nasze sociale, naszego YouTube'a, gdzie będą podsumowały i odsłaniały poszczególny filar, który będziesz mógł też tworzyć sobą, więc jakby wszystko tutaj w twoich rękach.
Mało tego, w trakcie sprzedaży, słuchajcie, w trakcie sprzedaży są dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, może idąc chronologicznie, 9 października w środę, zabukuj sobie teraz. 9 października, środa, wieczór, nie pewnie dokładnej godziny, ale pewnie jakaś 19:30-20, zabukuj sobie ten wieczór na mega fajny live, który będzie miał miejsce. Nie będę robił go tylko ja, będzie robiło to część społeczności. I nie wiem, czy tak masz, że czasami wiesz, są takie sytuacje, że teoretycznie jesteś wśród ludzi, w domu wszystko w porządku, w pracy niby wszystko ok, ale czegoś ci tam po prostu brakuje i możliwe, że w neuroklubie jest to coś, co może fajnie ci odklikać i będzie trochę bardziej kompletnie. Więc pogadamy sobie troszeczkę o tematach, powiedzmy, jakiegoś takiego bycia częścią społeczności, jakieś tematy związane z samotnością. No, może być to rzeczywiście bardzo fajny materiał, który idealnie wstrzeli się w twoje gusy. Jest na to olbrzymia, duża szansa. Więc bukujesz sobie środę 9 października wieczór. I zaraz po tym spotkaniu online'owym jest weekend, jest piątek, sobota, 11-12 października, kolejna ważna data, gdzie mamy kolejne jesienne klubowe spotkanie. W Warszawie, na ulicy Kleszczowej, w naszych salach szkoleniowych, bo spotkanie raczej będzie z tych troszeczkę większych, gdzie będziesz mógł, oczywiście ma duże plusy, po pierwsze poznać całą masę mega ciekawych ludzi z całej Polski. Ja po prostu uwielbiam tych ludzi. Ewidentnie w ogóle ten nasz neuroklub się po prostu, wiecie, jak pajęcza siatka rozszerzył na kompletnie inne sfery, bo tam się dużo osób pokumplowało, gdzieś tam widzimy się, wyjeżdżamy, robimy fajne rzeczy. Robimy w ogóle... Trzeba być w ogóle w tej społeczności, żeby wiedzieć, bo to może was do końca jakby teraz zaintrygować, ale no mamy swój taki ulubiony sposób spędzania czasu i będę chciał wam też troszeczkę o tym powiedzieć. Jeżeli chciałbyś doświadczyć fajnych rzeczy, różnych perspektyw pracy z ciałem, bo na tym klubowym spotkaniu głównie w sobotę, 12, będą różni instruktorzy, którzy będą przeprowadzali Cię przez różne wariacje pracy. Od pracy manualnej, po też pracę psychosomatyczną, jakąś wizualizacyjną, pracę ruchową, więc będą 3 zajawkowe warsztaty, które będą miały jedną tematykę konkretną, ale z bardzo różnych perspektyw. Mam nadzieję, że jak jesteś w neuroklubie, to już się nie możesz doczekać, bo ostatnie klubowe spotkanie było w lipcu, więc minęło sporo czasu, więc mi też już tam po prostu... Po prostu jak o nim myślę, to czuję ekscytację i widzimy się właśnie na takim oficjalnym spotkaniu 12 października, gdzie będzie dużo zaplanowanych rzeczy, ale też dużo takiego po prostu luźnej atmosfery, gdzie rzeczywiście będzie można sobie trochę networkingu porobić, pogadać, poinspirować się, zrobić sobie wspólne terapie, procesy, po prostu czuwać nad tym rozwojem i nad tą inspiracją, żebyście mogli po tym klubowym spotkaniu wrócić i po prostu z bananem na twarzy kolejne tygodnie robić świetne rzeczy w swoich gabinetach. Albo po prostu myśleć o swoich gabinetach. Albo w ogóle inaczej się realizować. Jest na to dużo, dużo możliwości. Natomiast 11 października jest tak trochę nieoficjalnie. W piątek widzimy się, gdzie ma to swój urok, ale po prostu jak do neuroklubu dołączysz, dostaniesz po prostu możliwość zapisania się, gdzie będzie dokładnie opis, co tutaj będzie się działo, bo te klubowe spotkania są tylko i wyłącznie dla ludzi z neuroklubu. Nie można dołączyć z zewnątrz. Dlatego też mówię o tym teraz. I cały październik będzie dotyczył głównie neuroklubu, żebyście po prostu dowiedzieli się, co tam jest, bez dużo takich niejasności. Bo są pytania, czy ja będę w neuroklubie, mam dostęp do wszystkich kursów? Tak, oczywiście masz dostęp do wszystkiego, co my produkujemy. Nie masz w ogóle żadnych ograniczeń, żadnych blokad. Po prostu dostajesz dostęp do konta i masz tam wszystko. Czy ja mogę brać udział po prostu w neuroklubach? Tak. Będąc w neuroklubie, na czas subskrypcji możesz być na każde spotkanie, wystarczy się zapiszesz na listę po prostu osób, które biorą w nim udział. Czy ja w neuroklubie mam dostęp do rzeczy, które będą tworzyć w przyszłości? Tak, na czas dostępu do neuroklubu masz dostęp do wszystkich rzeczy, które my robimy w przyszłości, a są to dalej klubowe webinary, są to dalej szkolenia, jest to odświeżenie szkoleń, które do tej pory były. Wszystko, co my tworzymy, masz do tego pełen dostęp i więcej. Także chcemy, żeby to wybrzmiało i żebyście po prostu wiedzieli, co tam was może spotkać, więc będzie dużo o tym i będziemy odkrywali też nowe karty. Dlatego, że mamy
już zabukowano współpracę z mega ciekawymi ludźmi, którzy dla nas na przykład jeszcze nie robili rzeczy, którzy w ogóle nie robią specjalnie duże rzeczy, tak na podpublikę, a są wybitnymi specjalistami w konkretnych tematach, od tematów osteopatyczno-psychosomatycznych, po diagnostyczne, po psychoterapeutyczne, po terapię manualną, fizjoterapię, trening, różnej formie i to wszystko będzie na klubowej platformie. Także ewidentnie, jeżeli jeszcze nie byłeś w neuroklubie, to nie będzie się nudził. Jeżeli jesteś w neuroklubie, to zaciera rączkę, będzie się działo. Jeżeli nie wiesz, czy warto łączyć, moim zdaniem nie ma się nad czym zastanawiać. Po prostu to jest coś, gdzie się podpisuje rękoma, nogami. Nie wiem, czy kiedykolwiek była osoba w neuroklubie na przestrzeni tych lat, a przewinęło się naprawdę kilkaset osób. Myślę, że nawet spokojnie ponad 1000 osób przewinęło się w neuroklubie przez te wszystkie lata. Tam nie ma osoby, która była niezadowolona. Jak już to była niezadowolona, że nie wykorzystała potencjału, który tam był. Bo z jakiegoś powodu nie wpadła na spotkanie, nie oglądała rzeczy, nie brała czynnego udziału i po prostu ma się tam wyrzuty sumienia, że kurde, mogłam ten czas wykorzystać lepiej. Więc nie powtarzaj tych błędów, nie powielaj. Do zobaczenia w październiku. Zabukuj sobie wszystkie rzeczy, o których mówiłem. W podsumowaniu masz oczywiście to wszystko fajnie wypunktowane. Masz ważne linki. No cóż, do zobaczenia w online, do zobaczenia w spotkaniu, do zobaczenia na środowym live. Trzymaj się.